Cześć, dzień dobry. Myślę, że jesteśmy w tym miejscu sezonu, w dobrym momencie, w którym mam chwilkę, żeby powiedzieć o kilka słów o dyscyplinie, którą tak naprawdę się zajmuję, czyli kolarstwem górskim w odmianie cross-country. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Pytanie, czy kolarstwo górskie jest. Bardzo ważną częścią wyczynowego kolarstwa. Myślę, że tak, oczywiście nie jest najważniejszą. Szosa jest królową, wielkie tury <grydy> rządzą, monumenty są niezmiernie istotne. I tak naprawdę kolarstwo szosowe jest tym, które po pierwsze wypromowało, wykształciło rozpoznawalne, szeroko rozpoznawalne marki. Tour de France jest marką, Giro d'Italia jest marką, Paris-Roubaix jest marką. To są marki realnie rzecz ujmując globalne. W Polsce Tour de Pologne jest bardzo silną marką, jest wydarzeniem, które jest kojarzone. Kojarzone nie tylko wśród fanów kolarstwa, nie tylko wśród szeroko pojętych kibiców sportu. Ale generalnie ludzi, którzy tam raz na jakiś czas włączają telewizor czy otwierają portal slash gazetek, kto otwiera gazety, e, i, i, i po prostu kojarzą, tak? E, przez pewien czas. E, Maja Włoszczowska była postacią, gdy zdobywała medale olimpijskie, ponieważ w Polsce olimpijczycy są kojarzeni. Maja Włoszczowska była zawodniczką, która była jakoś tam rozpoznawalna. Jakąś tam rozpoznawalność mają Michał Kwiatkowski, Rafał Majka ze względu na te ich duże sukcesy na arenie międzynarodowej. Natomiast postaci takie jak obecnie Tadej Pogaczar, Primoż Roglicz, Um, najlepsi sprinterzy Mark Cavendish za sprawą obecności um, Tour de France w Netflixie na przykład um, za sprawą tego że Tour de France jest jedną z um, naj Chętniej, najbardziej masowo oglądanych imprez sportowych na świecie. Oczywiście są różne statystyki, można to rozważać, analizować i tak dalej, ale Tour de France jest w tej, jest w tej czołówce, zarówno jeśli chodzi o widzów, którzy faktycznie stoją przy szosach Francji, jak i widownię telewizyjną skumulowaną przez trzy tygodnie. Więc to, to są największe gwiazdy. Jeśli chodzi o kolarstwo górskie, oczywiście mamy. Nino-surtera, natomiast no, przeprowadźcie test korytarzowy wśród swoich znajomych, przyjaciół, wśród rodziny, w miejscu pracy, w miejscu nauki. I no cóż, o Nino-surterze najbardziej wybitnym kolarzu górskim w historii. Mało kto słyszał, jeśli chodzi o kolarzy górskich. O których być może ktoś słyszał, choć już emerytowanych, to może ktoś słyszał o Nikolazie Wujozie, ale to z racji tego, że potem robił karierę w motosporcie. Więc kolarze górscy no, nie są na świeczniku. Natomiast tak, ja osobiście, prywatnie zajmuję się kolarstwem górskim, startuję w kolarstwie górskim praktycznie z jakimiś tam epizodami w jakiś. Imprezach masowych nie startowałem, czy w jakichś bardzo lokalnych, mini kryteriach z kurierami nie startowałem na szosie. Trenuję na szosie dużo, natomiast nie ścigam się na szosie. Ścigam się w kolarstwie górskim od młodzika, tak? czyli no ponad około 20 lat, tak naprawdę. Tak się ułożyło, tym się zajmuję, natomiast kolarstwem szosowym pasjonują się jako. Jako sportem, ponieważ właśnie. I to jest pierwszy punkt mojej dzisiejszej wypowiedzi. W kolarstwie szosowym o kolarstwie szosowym dość łatwo jest opowiadać. W kolarstwie szosowym Oczywiście etapy są długie, transmisje są długie. Kolarstwo szosowe obecnie jest no, nadreprezentowane, powiedziałbym, w stosunku do wielu innych dyscyplin sportu w Eurosporcie. Transmitowane są nie tylko te najważniejsze wydarzenia, które są szeroko rozpoznawalne, ale także wyścigi spoza World Touru, wyścigi nawet czasami pierwszej kategorii, a pierwsza kategoria jest. Trzecią kategorią po World Tourze, który też jest wewnątrz podzielony, ale załóżmy, że mamy World Tour, mamy wyścigi Pro, dawne HC, które są poza World Tourem. Dopiero po tym pierwszą kategorię, pod pierwszą kategorią jest tylko druga kategoria, która jest tak nie do końca zawodowa, realnie rzecz ujmując. Więc nawet takie nieco mniejsze wyścigi, wyścigi pierwszej kategorii, zdarza się, że są transmitowane w Eurosporcie. Tego kolarstwa jest bardzo dużo. Kolarstwa szosowego, do tego dochodzi męskiego, do tego dochodzi kolarstwo. Kobiece, którego również jest dużo. No i tak naprawdę ciężko znaleźć czas, przestrzeń, atencję na to, żeby śledzić wszystko. Tym bardziej, że w kolarstwie szosowym są takie spektakularne momenty, jest sporo bezpośredniej rywalizacji, czy są to finisze z Peletonu, czy są to ataki podczas górskich etapów. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że kolarstwo szosowe jest dość wymierne. Jeśli ktoś tak jak ja szuka jakichś danych do analizy, no to mamy czasy podjazdów, na przykład co więcej podjazdów legendarnych i na szosie tych legend legendarnych wyścigów, legendarnych podjazdów, tych, gdzie od ponad 100 lat tworzyła się historia kolarstwa, historia sportu międzynarodowego. Jest sporo są te momenty, miejsca, na które czekamy od lat. Kolarstwo górskie Owszem, no, gdzieś tam już powoli zbliża się do tego, żeby stuknęło mu 50. Jeśli, jeśli chodzi o kolarstwo górskie na tym poziomie wyczynowym, mistrzowskim, to też jest około 30, więc no, sporo, sporo historii, ale nie tyle co historii szosowej. Co więcej, no, ze względu na to, że różne rzeczy się działy, jakby gospodarka międzynarodowa, różne. Miała kilka kryzysów po drodze, w związku z tym bywały problemy z finansowaniem, a marki nie były tak silne. Również pomysły Międzynarodowej Unii Kolarskiej na to, aby kolarstwo górskie promować, były różne, niektóre trafione, wydaje się jak obecnie short track, inne nietrafione, jak Eliminator na przykład. Różnie prowadzone były rankingi, różnie różne, różne prowadzone były klasyfikacje, w związku z tym kolarstwo górskie to jest cały czas work in progress. Zaznaczyć trzeba, że bardzo dobrą robotę wykonał tutaj Red Bull. Red Bull, który obecnie nie jest już promotorem i organizatorem Pumaru Świata, przejęła to ekipa od Enduro po tym, jak prawa kupiła grupa Warner Discovery. No i obecnie kolarstwo górskie całe. Czyli zarówno odmiana olimpijska cross country, jak i short track, jak i wszystkie odmiany grawitacyjne, duro Downhill, są, po takim idą międzynarodowej unikolarskie oczywiście, ale są prawa ma grupa do transmisji telewizyjnych, ma grupa Warner Discovery i ona odpowiada tak naprawdę za kształt za kształt całego maru świata. Czy tam World Series. Natomiast, tak jak wspomniałem, no nie ma tych kultowych miejscówek, nie ma tych miejsc, gdzie tworzyła się historia kolarstwa. One się wymieniają co jakiś czas. Pewną stałą od dobrych kilku lat jest czeskie Nowe Mesto, które no, jest pewnego rodzaju symbolem. Natomiast, e, czy coś by się stało, gdyby nowego miasta nie było w kalendarzu e, przez rok czy dwa, no pewnie nie, Puchar świata by był, byłby mniej lub bardziej zglobalizowany. W tym roku mamy ciekawą sytuację, że zaczęliśmy od dwóch wyścigów w Brazylii, następnie mamy europejską część sezonu, a kończymy w Stanach. Od jakiegoś czasu sezon faktycznie kończy się w Stanach. No i w zasadzie z jedną taką, ale ona jest kultowa dla w zasadzie dla takich diehard fanów MTB z kanadyjskim Mountain gdzie jest to faktycznie miejscówka, która no, jest z kolarstwem górskim niemal od samego początku. Natomiast, z racji tego, że w tym momencie ona jest pod koniec sezonu, no, to wszyscy są trochę zmęczeni. E, I e, no, atencja też: jakby nie, nie obdarzamy tych już jesiennych rund po Świata Cross aż taką, aż taką atencją. Natomiast wspomniałem o Red Bullu, wspomniałem o Warner Discovery, no i muszę wspomnieć o rzeczy teoretycznie oczywistej, natomiast myślę, że wciąż dla wielu fanów kolarstwa górskiego i fanów kolarstwa w ogóle aż tak oczywista nie jest, to jest ewolucja, którą, której poddawane jest kolarstwo górskie w odmianie olimpijskiej. Jest to ewolucja, która zmierza w stronę. Zrobienia tych wyścigów jak najbardziej widowiskowymi, a to oznacza trudności techniczne, to oznacza spektakularne przeszkody. Jest to związane zarówno z presją wywieraną przez właścicieli praw telewizyjnych, ale także przez branżę rowerową, która i produkty, rowery ewoluują w stronę bycia sprawnymi w każdym terenie, nie tylko lekkimi i sztywnymi. No bo przypomnijmy, że w latach, gdy kolarstwo górskie wchodziło do programu Igrzysk Olimpijskich w 1996 roku w Atlancie, to oczywiście to nie było kolarstwo szosowe i nie dajcie się zwieść pewnym. W Sensie kolarstwo szosowe na, w, te, w terenie na rowerach górskich. Te wyścigi, owszem, były długie, trwały 2-2,5, dwie, dwie czasami po 3 godziny. Tak, teren nie był bardzo, bardzo trudny, miejscami przypominał y, to, co znamy z y, tras maratonów MTB. Natomiast to jest istotne, warto z, z, poszukać gdzieś na YouTubie, y, Wyścigów z Pucharu Grundiga, bo Grundig był przez wiele lat pucharem, sponsorem Pucharu Świata, czy nawet już z początku XXI wieku, to nie było tak, że to były teraz tylko i wyłącznie po szutrach i po łąkach. Tak były korzenie, były ścianki, nie było co do zasady dużych dropów, choć też się zdarzały i to kolarstwo górskie nawet z przełomu wieków, czy z początku lat 2000 wcale nie było tak banalne technicznie, jak się wszystkim wydaje. Z poprawką również na sprzęt, na jak jeździli wówczas zawodniczy, czyli w większości były to hardtaile z widelcami o skoku 60 lub 80 mm. Opony miały maksymalnie 2, 2 cale szerokości, kierownice były wąskie itd., itd. Natomiast ta ewolucja w stronę skracania wyścigów obecnie takim formatem jest godzina 20-godzina 30. Krótsze rundy, w związku z tym tych rund jest więcej, rundy. Takich niskich kilkanaście, 11, 14 minut. Na każdej z rund kilka charakterystycznych elementów, zazwyczaj rog garden, czyli przeszkody ułożone z kamieni, dropy, czyli skocznie. Od jakiegoś czasu pojawiają się również gapy, czyli no, <ścoughs> czyli. Przerwy, które trzeba przeskoczyć, które zaczynają sięgać obecnie kilku metrów, pod spodem jest jakiś rodzaj przepaści. To wszystko jest bardzo, bardzo widowiskowe, a z racji tego, że rundy są krótsze, to, to te szkody są pokonywane wielokrotnie 6, 7, 8 razy. W związku z tym widowie mają. Co oglądać? Do tego mamy klasyczne dla kolarstwa górskiego przeszkody naturalne, korzenie, kamienie, trawersy, ścieżki prowadzone agrawkami pod zbocze, więc ciasne zakręty na podjazdach. W związku z tym faktycznie dzieje się, dzieje się wiele. Od pewnego czasu, i wydaje się, że tutaj Międzynarodowa Unia Kolarska osiągnęła sukces, wprowadzono zawody short track. Trwające 20 minut na krótkich rundach, trwających około 2 minut, 3 minut. W związku z tym tych rund jest od 7 do 10. Startuje tam 40 najlepszych zawodników i zawodniczek. I co ciekawe, choć te zawody miały być z założenia widowiskowe, tutaj stawiane jest faktycznie na widowisko fizyczne, to znaczy mimo że te wyścigi są krótkie i dynamiczne, to często nie ma na nich zbyt wielu trudności technicznych. W związku z tym one przypominają bardziej szosowe kryteria, ewentualnie co szybsze wyścigi przełajowe, jest sporo jazdy w grupie, jest sporo taktyk jest sporo dynamicznych ataków. W przypadku wyścigów cross country w formule olimpijskiej, owszem są ataki, są pościgi, natomiast jest więcej Więcej selekcji zarówno na podjazdach, które trwają od kilkudziesięciu sekund do kilku minut, jak i na wspomnianych licznych elementach technicznych, bo różnice na zjazdach potrafią sięgać, czy na właśnie na rock gardenach, czy na jakichś sekcjach pump trackowych, BMX-owych, które są prowadzone w dół. Różnice potrafią również sięgać kilku, kilkunastu sekund, czasem tyle samo co na elementach prowadzących. W górę. Więc wydaje mi się, że z, z takiego w miarę obiektywnego punktu widzenia, jest to ciekawa sportowa rozrywka. I myślę, że można przynajmniej short tracki polecić, polecić osobom, które no, nie oglądają kolarstwa, jako alternatywę dla na przykład płaskich etap etapów wielkich turów, czy dla klasyków nie będących monumentami. Bo sporo się dzieje. Co więcej, jest to w tym momencie cross-country, do pewnego stopnia, faktycznie jest w stanie pobudzić wyobraźnię, bo to już nie jest tak, że okej, okay, no jadą sobie gdzieś po jakiejś szutrowej drodze, co potrafi zrobić każdy. W tym momencie trasy są na takim poziomie, że robią wrażenie również na postronnych widzach. No i to, słowem takiego wprowadzenia, Natomiast z racji tego, że jesteśmy właśnie w mniej więcej w połowie sezonu, Puchar Świata, zarówno Puchar Świata jak i Puchar Polski są w okolicach swojego półmetka, przed zawodnikami jest druga część sezonu. Ci, którzy zakwalifikowali się na Igrzyskach Olimpijskich, o tych kwalifikacjach powiem za chwilkę, wystartują na przełomie lipca i sierpnia w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich, ale oprócz tego będziemy mieli końcówkę Pucharu Świata, będziemy mieli Mistrzostwa Świata, a w kraju jesteśmy przed Mistrzostwami Polski, które na koniec tego miesiąca w Białce Totzzańskiej. I mamy jeszcze trzy, a kiedy będziecie to oglądać, to będą trzy łamane przez, dwa, przez dwie rundy Pucharu. Polski. No i jak to wyglądało? Wspomniałem o Pucharze Świata, były dwie rundy w Brazylii, było Nowe Miasto i w w weekend, w który to u progu weekendu, u którego to, u progu, którego to nagrywam, będziemy mieli jeszcze Transmontane. Jeśli chodzi o Puchar Polski, mieliśmy Białystok-Jelenią-Górę, Jastrzębia, zdrój i Krynice-Zdrój. Ten sam weekend to Puchar Świata rozgrywany jest Puchar Polski w Wałbrzychu. Jeśli chodzi o zwycięzców wśród mężczyzn na Pucharze Świata, Blewins, Andreasen, Pitcock, Schurter... To są kolejni zwycięzcy. Tom Pitcock łączy po raz kolejny łączy kolarstwo górskie z kolarstwem szosowym. Planuje start na igrzyskach w Paryżu. Będzie jednym z nielicznych zawodników, którzy uważają, że Tour de France będzie rodzajem zgrupowania, przygotowania pod igrzyska olimpijskie. Będzie bronił złotego medalu z Tokio. W klasyfikacji generalnej prowadzi Wiktor Korecki przed Schurterem i Haderlim. Wśród pań triumfowały Rizwec, Batten i dwa razy Ferrand Prevot w klasyfikacji generalnej prowadzi patent przed Keller i Savillon Blanc. I, i no, to są fajne wyścigi, jeśli chodzi o highlighty. Chyba najbardziej zapamiętałem y, drugą eliminację w Brazylii, Faraczy, y, gdzie Wiktor no, Korecki był w znakomitej formie, y, jechał świetnie. To była bardzo widowiskowa trasa, uznawana za jedną z najtrudniejszych, nowo zaprezentowana. Natomiast patrząc po tym, co tej organizatorzy proponują zawodnikom, zawodnikom w Kransmontanie, Kransmontana jeszcze to przebija. I Korecki, Koreckiemu tam spadł łańcuch, stracił kilkadziesiąt sekund, no i obserwowaliśmy na ostatnim okrążeniu spektakularną pogoń. Pogoń, którą ostatecznie przegrał, troszkę za dużo sił go to kosztowało, ostatecznie wygrał Simon Andreasen, ale był to taki najbardziej emocjonujący, najbardziej widowiskowy wyścig, zarówno ze względu na trasę, jak i na wydarzenia, które tam się, które tam się działy. Także połar świata fajny, wspomniałem o short traku short traki też fajne, natomiast właśnie to jest dobre, żeby sobie puścić przy, no, przy, przy, przy kolacji na przykład, czy, czy, czy wieczorem zamiast jakiegoś serialu, bo dwa short traki to jest 40 minut, kobiecy, męski i, no i coś tam się dzieje, można sobie na to rzucić okiem. Um, jeśli chodzi o, o wyścigi cross country, faktycznie wymaga to troszkę więcej uwagi, więcej skupienia, tym bardziej, że często ta środkowa część wyścigu po bardzo dynamicznym starcie i ustawieniu się stawki przed jakimiś atakami, rozstrzygnięciami w końcowej fazie. Często nie jest jakoś super emocjonująca. No, i to nawet jako fan kolarstwa górskiego, jako aktywny kolarz górski, muszę przyznać, no nie bójmy się słów, jak mawia Tomasz Jaroński. Tomasz Jaroński, którego tutaj wspomniałem, nie komentuje kolarstwa górskiego, komentują go inni. Gdzieś tam to, to rotuje. Czasami zapraszani są w Eurosporcie goście, Maja Włoszczowska, czasami jacyś kolarze, częściej kolarki. I tutaj wiem, że jest wiele zastrzeżeń do komentarza kolarstwa górskiego, wyścigów kolarstwa górskiego. Jasne, no jest jakimś wyznacznikiem, jest Rob Warner, który komentował dla Spartym Brentiencem, którzy komentowali to dla Red Bull'a. Natomiast realnie rzecz ujmując tutaj oddając, broniąc trochę komentatorów i komentatorki, kolarstwo górskie jest trudne do skomentowania. W tym momencie widzimy większość trasy, wiemy co się dzieje. Nawet postronny widz nie musi do końca e, znać zawodników, ponieważ jest wiele infografik, międzyczasy są 2-3 razy na rundzie, na ekranie widzimy wszystkie nazwiska, wiemy co się dzieje e, i... No, i cóż, pytanie, czy, czy ten komentarz, który tam gdzieś w tle jest, jest w ogóle potrzebny, szczególnie w formie takiej, jaka, jaka jest? Eee, wydaje mi się, że nie do końca on jest tylko jakimś wypełniaczem czasu. Trudno jest powiedzieć, trudno jest analizować te wyścigi na bieżąco. Eee, w związku z tym, komentatorzy albo mówią jakieś dosyć ogólne kwestie o sprzęcie, albo po prostu mówią o tym, co widzimy. Eee, Problemem jest to, o czym wspomniałem troszkę, bo szosa kreuje gwiazdy, kolarstwo górskie tych gwiazd za wielu nie kreuje i to jest troszkę kwestia, myślę, samych zawodników. Choćby z tego powodu troszkę wyżej stawiam kolarstwo górskie kobiece niż kolarstwo górskie męskie. Nawet jeśli jest ono odrobinę mniej fizyczne, chociaż panie w tym momencie dokonują, nie, w tym momencie zawsze dokonywały znakomitych rzeczy podczas wyścigów cross-country. Tutaj taka mała uwaga: realnie, dla zarówno mastersa, jak i dla amatora, lepszym punktem odniesienia jest górskie kolarstwo kobiece. Ponieważ panie jeżdżą na tyle szybko, czołówka Pucharu świata, ale też czołówka pucharu polski. Kobiet jeździ na tyle szybko i robi na rowerach, na rowerach takie rzeczy, um, że no są szybsze niż właśnie czołowi amatorzy i mastersi. Um, Męska czołówka Pucharu Świata, no jest absolutnie, czy nawet Pucharu Polski, jest absolutnie niedostępna dla elity, dla, dla mastersa czy amatora, w związku z tym jeśli chodzi o czasy przejazdów, czasy okrążeń, czasy podjazdów, czasy zjazdów, no to realnie to kobiety są punktem odniesienia dla amatorów i dla mastersów, nie mężczyźni, więc to taka, taka uwaga. I co jest istotne, to znaczy panie są bardziej obecne w social mediach, coś wnoszą, opowiadają swoje historie i jest to po prostu ciekawsze, to nadaje kontekstu. Wspomniałem o Nino Schurterze, Nino Schurter, który jest najwybitniejszym zawodnikiem w historii kolarstwa górskiego. Z całym szacunkiem, Nino Schurter doceniam jego mistrzostwo. Jestem pod wielkim wrażeniem jego wyników sportowych, e, natomiast z całym szacunkiem Nino Schurter interesuje mnie jak zeszłoroczny śnieg. Jest kolarzem wybitnie robotycznym, jest jednym z tych mistrzów, wielkich mistrzów sportu, e, którzy są absolutnie profesjonalni, którzy mogą imponować e, swoją etyką pracy, swoim stylem jazdy, swoimi osiągami sportowymi, ale mnie kompletnie nie interesują. Nic nie wiem o nino szurterze wszystkie wywiady teraz mamy przed igrzyskami olimpijskimi. Nino szurter być może zmierza w stronę zakończenia swojej kariery. One są no, nudne, tak? I Nino szurter jest super sportowcem, super atletą, ale jest bardzo nudną postacią. I szczerze mówiąc, czekam nie ze względu na to, że mamy dominatora przez tyle lat, tylko ze względu na jego postać. Czekam aż Nino szurter. Zakończy swoją karierę i męskie kolarstwo górskie się troszkę otworzy, tak jak bardziej otwarte jest kobiece kolarstwo górskie. Tak, to była kontrowersyjna opinia. Zachęcam do komentowania. I nie, nie powiedziałem tego po to, żeby tutaj wbijać szpilę. Tak tu widzę, to znaczy, no niewątpliwie jest ikoną i dla wielu młodych ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę. Z kolarstwem górskim, oni chcieliby być jak szurter, a raczej chcieliby jeździć jak szurter. Natomiast mnie osobiście nino-szurter nie inspiruje do niczego. Bardziej inspiruje mnie Kate Courtney, która opisuje swoje podejście do kolarstwa, swoje przygody, swoje porażki i zwycięstwa. I to może być to, jak na przykład sobie z nimi radzi, jak radzi sobie z porażkami, to może być inspiracją dla wielu zawodniczek i zawodników. Myślę, że właśnie w czasie takiego półtora godzinnego wyścigu, gdzie przez no, połowę zawodnicy, zawodniczki jadą już w, jakimś, powiedzmy, w jakiejś kolejności, byłaby, byłoby miejsce na no, opowiedzenie, przejrzenie sociali, opowiedzenie o tym, co kto. I dlaczego, a nie tylko jak jedzie, co doskonale widzimy. Teraz szybko, bo ta wypowiedź robi się dość długa. Taki był poniekąd plan. Chciałbym tutaj to wszystko zarysować w miarę, w miarę szeroko. Kilka słów o sytuacji kolarstwa górskiego w Polsce. Wiem, że są różne opinie. Ja uważam, że jesteśmy w przyzwoitym miejscu. Puchar Polski wygląda dość stabilnie. Od kilku lat wyścigi mają kategorię UCI. To ma duże znaczenie. Zanim jednak o, o tym, no to trzeba oddać mistrzom co mistrzowskie, czyli kolejne eliminacje. Krzysztof Łukasik dwa razy, Karol Ostaszewski raz, Paweł Bernas raz. Wygrywali Puchary Polski w klasyfikacji generalnej. Mamy Łukasika przed Jeziorem i Filipem Heltą. Jeśli zaś chodzi o panie, to mamy Matyldę Szczecińską, Paulę Gorycką. Matyldę Szczecińską i Gabrielę Wojtyłę w klasyfikacji generalnej Szczecińska, Wojtyła przystała. Mieliśmy kwalifikacje olimpijskie. Kwalifikacje olimpijskie na wiosnę: jeden wyścig w Niemczech na Módlę z lidze foibach oraz dwa wyścigi w w Polsce Jelenia Góra i jastrzębia Rozstrzygnęło się to dosyć szybko. Wśród Polaków w fojbach najlepsi byli Łukasik i Gorycka. Potwierdzili to w Jeleniej Górze. Natomiast fakt, że te kwalifikacje olimpijskie były dość skomasowane, na wyścigu w Jastrzębiu, z miał być tego finał, tam z kolei zawodnicy, zawodniczki ścigali się o pozycje rezerwowych. Tutaj mamy Karola Ostaszewskiego i Matyldę Szczecińską. To było fajne i wszystkie te wyścigi dobrze się oglądało. Naprawdę dobrze się oglądało. I tutaj znów no, Krzysztof Łukasik był dominatorem na polskiej scenie. Paula, Paula Gorytka niewątpliwie najmocniejsza fizycznie i szybko po dwóch wyścigach zapewnili sobie kwalifikacje do Paryża. Natomiast za nimi działo się sporo. W fajnego, a już szczególnie wyścigi pań, gdzie ta sytuacja była bliższa, gdzie no różnice były mniejsze, wyścigi pań oglądało się naprawdę fajnie, tutaj rywalizacja, rywalizacja w jeleniej górze i w jastrzębiu między Gabrielą i Matyldą, naprawdę ekscytująca. To jak dziewczyny jak panie jeżdżą w dół. Bo poza tym, jak są szybkie pod górę, tak jak panie jeżdżą w dół, jest to imponujące. Równie fajnie wyglądały wyścigi na trasie Mistrzostw Europy slash Igrzysk Europejskich w Kryńcy Zdroju, gdzie w tym otwartym terenie na elementach, tych dużych elementach technicznych, mogliśmy obserwować rywalizację Pawła Bernasa z Filipem Heltą i Gabrieli Wojtełek z Natalią Grzegorzeską. Oglądało się to fajnie, to było fajne sportowe widowisko, trzeba o tym powiedzieć. I co też jest istotne, wspomniałem o kategoriach UCI. Mamy w Pucharze Polski mamy wyścigi, wszystkie są w kalendarzu międzynarodowym. Mają kategorię pierwszą, drugą lub trzecią. Mieliśmy już w tym roku trzy wyścigi z kategorią pierwszą i to jest istotne, to jest istotne dlatego, ponieważ ci czołowi, czołowi polscy zawodnicy i zawodniczki, o których mówiłem, około między 20 a 30% swoich punktów UCI zdobyli w tym roku w Polsce. I to jest ważne. No, ponieważ to oczywiście to nie są punkty za darmo, bo trzeba być bardzo dobrym zawodnikiem, zawodniczką. Natomiast no, koszt jest nieco mniejszy, koszt zdobywania tych punktów. Tak? Transport jest tańszy, hotele są tańsze, trasy są częściowo znane, w związku z tym też mniej czasu trzeba poświęcać na wyjazdy, na zapoznania z tymi trasami. To jest dobra sytuacja. To jest dobra sytuacja. Pojawiają się wokół niektórych wyścigów czy kolejnych wyścigów zawsze pojawiają się jakieś kontrowersje. Zawsze coś komuś może nie pasować, bo tu parking, tu trasa, tu brak mediów, tu jakieś inne problemy. Natomiast, generalnie rzecz ujmując, myślę, że jesteśmy w dobrym punkcie wyjścia, od którego jeśli będą pieniądze samorządowe i lokalnych sponsorów, to będziemy się w stanie odbijać. Tym bardziej, że no, kluby się Profesjonalizują na ile, na ile mogą, też warto sprawdzić dane, porównać frekwencję na zawodach z taką dość szczytową epoką. Grand Prix Czesława Langa, Grand Prix MTB, czyli na przykład z sezonami przed Pekinem, gdzie Maja Włuszczowska zdobywała, zdobywała medal, czyli lata 2007-2008 w tym momencie frekwencja. Na Pucharach Polski, w tym frekwencja, co jest ważne w kategoriach młodych, młodzik, junior, młodszy, e, również junior, jeszcze nie dogania całkiem, w sensie nie wyprzedza e, tego, co było w, na Langu e, w tych latach 2007-2008, czyli przypomnę takiego szczytu e, e, tego, tego cyklu, który dla wielu wciąż jest odniesieniem, jakąś legendą. E, jesteśmy blisko tych liczb. To oznacza, że jest zainteresowanie jest energia yy, i należy ją, yy, należy ją wspierać. Yy, tym bardziej, że yy, no, co roku w zasadzie z tych najmłodszych kategorii, bo na połażyć yy, polski yy, ścigają się również rzacy czyli 11, 12 lat, młodzicy, 13, 14. z tych najmłodszych kategorii do kolejnych przechodzą zawodnicy zawodniczki, którzy mają, Całkiem dobry, całkiem duży talent, jeśli chodzi o, o aspekty fizyczne. Natomiast, co jest ważne, przez to, że od dziecka ścigają się na wymagających trasach, podnoszą swoje umiejętności techniczne, no, robią na tych rowerach cuda i myślę, że jeżdżąc wkrótce na zawody międzynarodowe, będą w dużo lepszej sytuacji niż ich nieco starsi rówieśnicy, którzy teraz na przykład są w Orliku czy w późnym juniorze. Także moi drodzy, to by było na tyle takiego podsumowania i spojrzenia na kolarstwo górskie cross country w pierwszej sezonie 2020 w pierwszej części sezonu 2024. Ja, tak jak wspomniałem, sam jestem aktywnym kolarzem górskim, choć oczywiście już w kategorii Masters, co jest istotne. Kategoria Masters ma swoje miejsce na Pucharze Polski, za co jestem osobiście wdzięczny zarówno animatorom kolarstwa górskiego, osobom odpowiedzialnym za z, z jakby skoordynowanie Pucharu Polski, że ta kategoria jest i, i mogę się ścigać, mogę rywalizować na trasach, tych najtrudniejszych trasach Pucharu Polski. W kategorii Masters 2, czyli 40+, plus, regularnie startuje 30 zawodników. To jest całkiem sporo. Warto odnotować, że jest też kategoria 30+, Masters 1. Warto wspomnieć, że jest kategoria CykloSport, warto wspomnieć, że jest kategoria kobiety Masters plus CykloSport. I z roku na rok tych zawodników z grup wiekowych powyżej elity przybywa. Jest to poważny komitment, żeby mierzyć się z tymi trasami zwłaszcza w pewnym wieku. Można powiedzieć, że nie ma w tym momencie osób przypadkowych na trasach. No i jest to duże, duże wyzwanie, które z roku na rok podejmuje i i cieszę się tym. Także moi drodzy, to by było na tyle. Zachęcam Was do śledzenia kolarstwa górskiego, zarówno na antenie Eurosportu, jeśli chodzi o Puar Świata, jeśli chodzi o. Polskę i Puchar Polski, to głównie w projekcie kolarskim MTBX prowadzonym przez Pawła Kówikowskiego. Tutaj warto zwrócić uwagę również na projekt, który nazywa się Studio Trezado, gdzie Paweł oraz Kamil Dziedzic, przygotowują relacje, transmisje skróty, około 10 minutowe z kolejnych eliminacji. Były takie póki co po wszystkich poza Krynicą. Fajne materiały, fajne materiały promocyjne, jeśli jakby polscy zawodnicy chcą pokazać swoim bliskim, znajomym, sponsorom jak to wygląda, ale też organizatorzy jak wyglądają w tym momencie wyścigi Pucharu Polski. Myślę, że te materiały są na, na tyle wysokim poziomie i pokazywane Faktycznie jest jakimś rodzajem narracji, a nie tylko jako obrazki z wyścigu, że można w ten sposób no, użyć tych, tych wideo, nie tylko do tego, aby poszukać siebie samego na obrazkach z zawodów, ale też właśnie, tak jak wspomniałem, zaprezentować, że to są całkiem poważne imprezy, bo takimi są. Zatem tutaj też wielkie podziękowania dla Pawła i Kamila. Za nieustającą pracę no, promującą, promującą polskie kolarstwo górskie. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję uprzejmie za uwagę. <grymne> Jakby na to nie patrzeć, wkrótce Tour de France, więc wracamy do tematów szosowych. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.